poprzez wskazanie zadań do realizacji i określenie celów oraz planem operacyjnym, bowiem ograniczony jest wymiarem roku obrachunkowego. Do projekcji budżetu miasta wykorzystaliśmy rządowe wskaźniki makroekonomiczne, takie jak przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%. Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia do kwoty 2000 zł, a także założenia dotyczące konstrukcji wewnętrznej budżetu. Zabezpieczenie obligatoryjnych wzrostów wynagrodzeń pracowników samorządowych. Naliczenie 95% pochodnych, to jest składek ZUS płatnika i Funduszu Pracy. Utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 3 milionów złotych. Utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1,4 miliona złotych na realizację zadań zarządzania kryzysowego. Utworzenie kolejnej rezerwy celowej w wysokości 3 milionów złotych na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Miasto Grudziądz. Utworzenie rezerwy celowej w wysokości 3 milionów złotych na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Przechodząc do meritum, planujemy dochody ogółu w wysokości 499 milionów złotych, w tym bieżące na poziomie 480 milionów złotych, majątkowe 18,8 miliona złotych. Z kolei wydatki oszacowaliśmy na kwotę 515 milionów złotych, z tego wydatki bieżące na 459 milionów złotych, a majątkowe 56,7 miliona złotych. Przewidywany deficyt budżetu w kwocie 16,7 miliona złotych zostanie pokryty ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Założyliśmy również przychody w kwocie 35,2 miliona złotych oraz rozchody w kwocie 18,5 miliona złotych. Przedstawiony Państwu projekt budżetu na rok 2017 zapewni funkcjonowanie miasta w zakresie realizacji zadań nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a także środki niezbędne do rozpoczęcia nowych inwestycji. Jego założenia spełniają wszelkie normy dopuszczalne przez aktualnie obowiązujące przepisy finansów publicznych. Szanowni Państwo Radni, głównymi źródłami dochodów miasta są udziały w podatkach państwowych stanowiące 18,7% całości wpływów. Dotacje celowe z Unii Europejskiej stanowiące 2,2%. Subwencje 31,1%. Podatki i opłaty lokalne 15,8%. I dochody majątkowe w wysokości 1,9%. Chciałbym zaznaczyć, że wpływy z podatków osób fizycznych są jednym z najważniejszych źródeł dochodów miasta. Udział gminy w PIT w 2017 roku wynosić będzie 37,89%, a powiatu 10,25%. W sumie to będzie 48,4%. Z kolei udział podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT, kształtuje się na poziomie 6,71 w gminie i 1,4 w powiecie, czyli 8,1% w sumie. W przypadku PIT dochody zaplanowaliśmy na poziomie wyższym o 9,3% od przewidywanego wykonania w roku 2016, a CIT wyższy o 9,6%. Wielkości te wynikają z projektu ustawy budżetu państwa i traktujemy je jako szacunkowe. Z kolei podstawowym dochodem z majątku są wpływy pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego. Udział w podatkach budżetu państwa dla grudziąckiego samorządu to kwota rzędu 93,2 miliona złotych, PIT 89 i CIT 4,2 miliona.
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowaliśmy na poziomie 78,8 miliona złotych. W tym 48,6 miliona złotych to dochody z tytułu podatku od nieruchomości 3,1 miliona złotych. Stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych 1,8 miliona złotych. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1,7 miliona złotych. Opłata komunikacyjna, a 19,4 miliona złotych pozostałe opłaty. Subwencje z budżetu szacujemy na poziomie 155 milionów złotych. W tym 124 miliony złotych wyniesie subwencja oświatowa, 18,8 miliona złotych subwencja wyrównawcza, 11,1 miliona złotych subwencja równoważąca. Z kolei dotacje celowe na zadania własne, realizację zadań inwestycyjnych i bieżących planujemy w wysokości 37,9 miliona złotych. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone wyniosą 92,3 miliona złotych. Wysoka Rado, przygotowując plan dochodów i wydatków miasta w 2017 roku, staraliśmy się jak najlepiej zidentyfikować potrzeby wspólnoty lokalnej. Określiliśmy także priorytety i cele strategiczne, które znajdą swoje odzwierciedlenie już w konkretnych projektach i działaniach. Nade wszystko zabezpieczyliśmy realizację wszystkich zadań nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego. Reasumując, wydatki ogółem miasta Grudziądza w 2017 roku zaplanowaliśmy w wysokości 515,8 miliona złotych, w tym wydatki bieżące 459 miliona złotych i majątkowe 56,7 miliona złotych. Podobnie jak w latach ubiegłych, polityka społeczna oraz oświata i edukacja stanowią największe, a przy tym najbardziej kosztowne sfery funkcjonowania naszego miasta. Na szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym funkcjonowanie między innymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Domu Dziennego Pobytu, a także wypłatę zasiłków, wspieranie osób niepełnosprawnych, udzielanie schronienia osobom bezdomnym i w stanie kryzysu, zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, planujemy przeznaczyć w przyszłym roku 181 milionów złotych, z czego około 113,7 miliona złotych stanowić będą dotacje celowe i część równoważąca subwencji ogólnej, a 67,6 miliona złotych to środki własne budżetu miasta. Analogiczną sytuację obserwujemy w przypadku edukacji i oświaty, gdzie w budżecie miasta zabezpieczyliśmy 175,7 miliona złotych na wykonanie tego zadania. W tym około 129,8 miliona złotych to środki przekazane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowej, a blisko 46 milionów złotych są to środki własne budżetu miasta. W ramach zadań własnych gminy zaplanowano środki na funkcjonowanie między innymi 13 szkół podstawowych, 96 oddziałów przedszkolnych, 10 gimnazjów, świetlic, stołówek szkolnych, przedszkolnych, organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. Gospodarka i infrastruktura komunalna znajdują się dopiero na trzecim miejscu, gdy mowa o sferach działalności budżetu miasta. Na ten cel planujemy przeznaczyć 65,3 miliona złotych, z czego 6,1 miliona złotych to środki z części równoważącej subwencji ogólnej i dotacje celowe, a 59,2 miliona złotych środki własne gminy miasto Grudziądz. Zanim przejdę do kolejnej części mojego wystąpienia, chciałbym podkreślić jeszcze kilka faktów. Jesteśmy w nowej perspektywie unijnej i rozpoczęliśmy już przygotowania do wykonania nowych projektów inwestycyjnych. Powodzenie ich realizacji zależy jednak nie tylko od naszej zdolności pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej,
ale także od warunków zewnętrznych. Uchwalone nie tak dawno przez rząd ustawy dotyczące zmian w systemie oświaty, a także nowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej czy podniesienie kwoty wolnej od podatku niewątpliwie wpłyną niekorzystnie na budżety samorządowe. Niestety tak ważne, wręcz rewolucyjne zmiany nie są prowadzone równolegle z reformą systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Obawiam się, że tego typu rozwiązania mogą oznaczać destabilizację systemu finansów wielu miast i gmin. Wysoka Rado, w przedstawionym projekcie uchwały zaproponowałem Państwu budżet zrównoważony i obywatelski, który pozwoli wykonać zadania, które ciążą na gminie, zadania statutowe, a także zadania inwestycyjne i wiele nieco mniejszych, ale równie ważnych przedsięwzięć. Planowane inwestycje są już w głównej mierze w fazie projektowej. W kolejnym etapie będziemy startować w konkursach na pozyskanie finansowania, by przejść do fazy realizacyjnej. Pragnę podkreślić, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kierujemy się rachunkiem ekonomicznym. Fundamentalne znaczenie ma również interes społeczny, bowiem działamy w imieniu wspólnoty wszystkich mieszkańców Grudziądza. W planie finansowym wydatków inwestycyjnych i majątkowych ujęliśmy łącznie 57 zadań, na które planujemy w 2017 roku przeznaczyć kwotę 56,7 miliona złotych. Są to między innymi budowa hali sportowej w Niszku, modernizacja Centrum Kultury Teatr, Grudziądzki Budżet Obywatelski, modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej, niskoemisyjny transport publiczny, przebudowa skrzyżowania ulicy Gdyńskiej i Chełmińskiej na Rondo, przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do ulicy Wiejskiej, przebudowa ulicy Kościuszki, rozbudowa drogi krajowej na odcinku 16,55 na odcinku ulicy Droga Łąkowa do ulicy Paderewskiego, modernizacja stadionu żużlowego, budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych, przebudowa schodów w ciągu Alei Biskupa Chrystiana, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ulic Rapackiego, Dworcowej oraz odcinka drogi od ulicy Waryńskiego do ulicy Rapackiego. Rewitalizacja Spichrzy, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach obszaru strategicznej interwencji, objęcie dodatkowych udziałów w geotermii Grudziądz, Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych, GKM SA i Olimpia Grudziądz SA, rozbudowa grudziądzkiego systemu informacji przestrzennych, unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, modernizacja infrastruktury edukacji i szkolnictwa zawodowego etap drugi, odnowienie zieleni w pasku miejskim etap drugi, rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli, likwidacja niskiej emisji, budowa i modernizacja oświetlenia drogowego. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy Grudziądza, w ostatniej części mojego wystąpienia odniosę się do kwestii związanych z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym. Przypomnę, że zgodnie z artykułem 59 ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto, a podmiot tworzący jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta przez SZOS, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. W przewidywanym wykonaniu 2016 roku kwotę około 27,1 miliona złotych stanowią środki, które zostały przekazane do szpitala na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala za rok 2014 i 2015. W 2017 nie planujemy pokrycia pozostałej kwoty straty netto szpitala za 2015 rok.
Zgodnie z przedstawioną przez Regionalny Szpital prognozą wyniku finansowego przewiduje się, że szpital zakończy 2016 rok z wynikiem dodatnim. Pragnę także zauważyć, że przeprowadziliśmy pierwszy etap restrukturyzacji zobowiązań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego polegający na sprzedaży nieruchomości na rzecz GIM-u. W ramach rozliczenia spółka zwolni szpital z obowiązku spłaty wcześniej udzielonej mu pożyczki. Transakcja ta pozwoli szpitalowi zredukować wartość zobowiązań zaciągniętych na zrealizowaną inwestycję, co przełoży się na obniżenie jego kosztów finansowych. Źródłem środków finansowych na spłatę zadłużenia przyjętego od szpitala przez spółkę GIM będzie w części czynsz dzierżawny pozyskany od szpitala z tytułu wynajmu bazy lokalowej, a w pozostałej części dokapitalizowanie przez gminę miasto Grudziądz. Kwota na dokapitalizowanie GIM-u została uwzględniona w projekcie budżetu na przyszły rok i wieloletniej prognozie finansowej miasta Grudziądza na 2017 i 2031. W roku 2017 jest to 5 milionów złotych, a w latach 2018-2031 po 13 milionów złotych. Kilka lat temu podjęliśmy wysiłek związany z zakończeniem budowy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, a następnie pokrywaliśmy koszty związane z zakupem wyposażenia. W tym roku spłaciliśmy ostatnią transzę tego zobowiązania, zatem z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że stać nas na coroczne dokapitalizowanie spółki GIM, a finanse miasta pozostaną stabilne. Szanowni Państwo, głównym zadaniem władz samorządowych jest stworzenie optymalnych warunków życia do lokalnej wspólnoty. Dlatego przygotowaliśmy projekt budżetu miasta tak, by był racjonalny i dopasowany do potrzeb. Wysoka Rado, apeluję do Państwa radnych o uchwalenie obu ważnych dla miasta projektów uchwał. Budżetu na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, w tym